Witajcie. To już nasza ostatnia lekcja polskiego. Dziś będziemy mówić o najważniejszych polskich pisarzach, poetach, dramatopisarzach. Czy znacie ich wszystkich? Czy wiecie, co napisali? Czytaliście ich utwory? Przekonajmy się. Zaczniemy od Adama Mickiewicza. Według wielu największego w polskiej literaturze poety, a także dramatopisarza. Mickiewicz urodził się w 1798 roku, zmarł w połowie wieku XIX, w roku 1855. Był poetą, dramatopisarzem, ale także tłumaczem i filozofem, mistykiem, działaczem politycznym, wykładowcą akademickim. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Kraśnickiego jest zaliczany do trzech wieszczów, czyli trzech najważniejszych poetów polskiego romantyzmu, którzy ukształtowali polską świadomość i wspierali Polaków w ich walce o niepodległość. Był także członkiem i założycielem Towarzystwa Filomatycznego, przyjaźnił się z Towiańskim, założycielem Koła Sprawy Bożej. Przez wielu jest uważany nie tylko za wielkiego literata, ale także za twórcę szczególnych tekstów filozoficznych. Jeśli chodzi o poezję Mickiewicza, wielu zalicza go do najważniejszych poetów nie tylko Polski, ale także Europy. Stawia się go na równi z Goethem i Byronem wśród twórców romantyzmu jako nurtu literatury i poezji europejskiej. W czasie swojego pobytu w Paryżu na emigracji Mickiewicz wykładał także w Collège de France w Paryżu. Był wówczas szczególnie ceniony przez współwykładowców i studentów. Uczelnia wydała nawet specjalny medal z jego podobizną jako jednym z najlepszych wykładowców na uczelni. Mickiewicz wykładał wówczas literatury słowiańskie, nie tylko polską, ale także innych narodów słowiańskich. Twórczość Mickiewicza to różne gatunki i style literackie. Mickiewicz pisał ballady, powieści poetyckie, ale także dramaty. Jest autorem epopei narodowej, czyli Pana Tadeusza, ostatniego wielkiego eposu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mickiewicz jest uważany za poetę nie tylko narodu polskiego, lecz także białoruskiego i litewskiego. Mimo tego, że pisał w języku polskim, języku ówczesnej wyższej warstwy społecznej, to oba pozostałe narody, Litwini i Białorusini, również uważają go za swojego narodowego poetę. Wszak Pan Tadeusz zaczyna się Litwo, ojczyzno moja, a nie Polsko, ojczyzno moja. Gdyby wymienić wszystkie najważniejsze utwory Mickiewicza, byłoby ich bardzo, bardzo wiele. Ograniczmy się zatem do tych najważniejszych. Poza wspomnianym Panem Tadeuszem mamy Dziady, czyli arcydramat romantyczny, pisany w czterech częściach w różnych okresach życia poety. Mamy Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, w których opisywał polskie dążenie do niepodległości i polskiego ducha. Mamy Konrada Wallenroda, czyli powieść poetycką dotyczącą strategii walki o niepodległość i tego, jak jednostka ma się wobec zaborcy zachować. Mamy wreszcie poezję, chociażby sonety krymskie czy liryki lozańskie. Juliusz Słowacki. Kolejnym wielkim poetą polskiego romantyzmu, jednym z trzech wieszczów, jest Juliusz Słowacki. Konkurent i współzawodnik Mickiewicza.
jak głosi literacka plotka, ale też jak dowodzą listy Słowackiego pisane chociażby do matki Salomei, Mickiewicz i Słowacki konkurowali ze sobą i niezbyt się lubili. Prawdopodobnie także dlatego, że ich wizja niepodległości Polski i ich poglądy filozoficzne nieco się różniły. Być może wynikało to także z tego, że Mickiewicz był dość starszy od Słowackiego, zatem nie traktował go jako równego sobie. Juliusz Słowacki urodził się w 1809 roku, zmarł zaś w roku 1849. Podobnie jak Mickiewicz, zmarł na emigracji. Głównym rodzajem literackim, w którym Słowacki tworzył, był dramat. Dramaty Słowackiego są jego znakiem rozpoznawczym. Mamy tutaj chociażby najsłynniejszą Balladynę, ale także Kordiana, Lille Venede, Mazepę czy Sen srebrny Salomei. Słowacki tworzył także oczywiście poezję. Mamy tutaj tak sławne wiersze jak chociażby Testament mój czy Smutno mi Boże. Słowacki był nie tylko literatem, lecz także filozofem. Nie tylko, tak jak Mickiewicz, podążał za modnymi w jego czasach nurtami filozoficznymi, ale stworzył swoją, wyjątkową, osobistą niejako filozofię, opartą na ówczesnych poglądach naukowych, ale także filozoficznych, czy na jego własnych duchowych przeżyciach. Jest to tak zwana filozofia genezyjska, opisana w dziele Genezis z ducha, czyli powstanie z ducha. Jak wiemy z zapisków pamiętnikarskich Słowackiego i z jego listów, a szczególnie ze wspomnianego pamiętnika, czyli Raptularza, Słowacki miał też przeżycia mistyczne, które właśnie w Genezis z ducha przekuł w szczególną filozofię. Słowacki, choć dla wielu nie tak ważny jak Mickiewicz, odegrał jednak bardzo ważną rolę w polskiej historii i kulturze. Był ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego. Wielu mówi też, że przewidział wybór Jana Pawła II na papieża. W swoim wierszu Słowiański papież przewidywał bowiem, że pojawi się papież spośród Słowian, który zjednoczy różne narody i wprowadzi na świecie pokój. Zmieniamy całkowicie epokę, zmieniamy także rodzaj literacki. Przechodzimy bowiem do pozytywizmu i z liryki do epiki. Bolesław Prus, urodzony w 1847 roku, zmarł w roku 1912, był bowiem pisarzem epoki pozytywizmu. Tworzył teksty realistyczne, a więc mówiąc najprościej, opisujące rzeczywistość taką, jaka ona się jawiła, taką, jaką ona była. Pisał przede wszystkim powieści i nowele, ale jego twórczość nie ograniczała się tylko do literatury. Był także publicystą, sprawozdawcą sądowym dla gazet codziennych. Był także filozofem, propagatorem turystyki, a wreszcie działaczem społecznym i charytatywnym. To dlatego, kiedy pójdziecie na Powązki i odwiedzicie grób Bolesława Prusa, zobaczycie, że na jego grobie napisane jest serce serc i przytula się do tego grobowca małe dziecko. Nie ma tam żadnych odnośników do literackiej twórczości autora, ale właśnie do jego działalności charytatywnej. Trzeba jeszcze dodać, że Bolesław Prus to tylko pseudonim wywodzący się od herbu Aleksandra Głowackiego, bo tak w rzeczywistości nazywał się pisarz. Prus zasłynął przede wszystkim jako twórca nowel i powieści. Jego utwory Antek czy Katarynka
są omawiane w szkole i nazywane jednymi z najwyższych osiągnięć nowelistycznych polskiej literatury. Z kolei jego powieści, takie jak Lalka, Faraon, Emancypantki czy Placówka, weszły na stałe do kanonu polskich tekstów powieściowych. Najważniejsze z nich to właśnie Lalka, która opowiada o warszawskim kupcu Stanisławie Wokulskim i jego miłości do Izabeli Łęckiej oraz Faraon, dziejący się w starożytnym Egipcie. Oba te utwory zostały zekranizowane, a filmy na ich podstawie weszły na stałe do kanonu polskich filmów fabularnych. Pora na pierwszą kobietę w naszym gronie to Eliza Orzeszkowa, należąca do najważniejszych pisarzy właśnie pozytywizmu. Orzeszkowa urodziła się w 1841 roku, zmarła w roku 1910. Przez większość życia żyła i pisała na Grodzieńszczyźnie, na Białorusi. I z tym regionem są też związane jej najważniejsze utwory, przede wszystkim Nad Niemnem, opisujące życie tamtejszych Polaków, zarówno chłopów, jak i szlachty. Eliza Orzeszkowa poruszała w swoich powieściach najważniejsze ówcześnie tematy społeczne i polityczne. Zajmowała się zatem nie tylko walką Polaków o niepodległość, jak w Nad Niemnem, gdzie pisała o powstaniu styczniowym i o aktualnej w jej czasach walce z wynaradawianiem i próbami walki o niepodległość, ale także chociażby o kwestii kobiecej, tutaj mamy chociażby powieść Marta, czy o kwestii żydowskiej i pytaniu o asymilację Żydów do społeczeństwa polskiego. Tu chociażby powieść Meir Ezofowicz. Orzeszkowa była także działaczką społeczną i feministyczną. Na bieżąco w swoich felietonach i tekstach publicystycznych komentowała aktualną rzeczywistość w ówczesnej prasie. Była znana nie tylko na Grodzieńszczyźnie czy Białorusi, ale we wszystkich zaborach, a Polacy wysoko cenili jej kunszt literacki. Jednym z najpopularniejszych pisarzy okresu pozytywizmu, ale całej chyba literatury polskiej, jest Henryk Sienkiewicz, którego dzieła takie jak chociażby Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski czy Quo Vadis świetnie czytają się także dzisiaj ze względu na wartką akcję, barwne portrety postaci i interesujące opisy. Henryk Sienkiewicz urodził się w roku 1846, zmarł w 1916. W roku 1905 otrzymał natomiast Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Podobnie jak wcześniejsi omawiani pisarze okresu pozytywizmu, był on nie tylko literatem, lecz także publicystą i komentatorem bieżącego życia społecznego i politycznego. Do jego najważniejszych utworów należą powieści, takie jak trzy części trylogii Ogniem i Mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski, Quo Vadis, czy wyjątkowa w literaturze polskiej powieść dla młodzieży i dzieci W pustyni i w puszczy, opisująca przygody Stasia i Nel w Afryce. Sienkiewicz przebywał także przez pewien czas w Ameryce, skąd napisał barwne reportaże zatytułowane Listy z podróży po Ameryce. Tworzył także nowele i krótsze obrazki prozaiczne. W 1900 roku, z okazji 25-lecia jego pracy literackiej, naród polski postanowił przeprowadzić zbiórkę na zakup dworku w uznaniu zasług pisarza. Tak zakupiono dwór w Oblęgorku, w którym obecnie mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Dlaczego Polacy postanowili złożyć się na dom dla pisarza? Jego utwory są nie tylko świetnie napisane, barwne i interesujące, ale także
są świadectwem miłości do ojczyzny i opisują barwnie polską historię. Sam Sienkiewicz mówił, że pisze ku pokrzepieniu serc. Opisuje najbardziej chwalebne i waleczne momenty z historii Polski, aby wlać w serca rodaków nadzieję na odzyskanie niepodległości. Kolejny bohater naszej dzisiejszej lekcji, Władysław Stanisław Reymont, również jest laureatem Nagrody Nobla. On jednak otrzymał ją nie za całokształt twórczości, ale za jedną ze swoich powieści, konkretnie za Chłopów, w której opisał cztery pory roku, cykl życia przyrody i wiejskiej społeczności, dziejących się w niej konfliktów i problemów. Władysław Reymont urodził się w roku 1867, zmarł w 1925. Nagrodę Nobla otrzymał rok wcześniej, w roku 1924. Obok wspomnianych Chłopów, za których Nagrodę Nobla otrzymał, do jego najważniejszych powieści zaliczyć można Ziemię Obiecaną, wybitnie zekranizowaną przez Andrzeja Wajdę. Jest to z kolei opowieść o życiu rodzącego się miasta, Łodzi, wzrastających tam fortun, upadających firm, bankructw, życia miejscowych kupców i przedsiębiorców, ale także robotników, ich biedy i życiowych trudności. Stanisław Wyspiański. Choć Wyspiański jest najbardziej znany właśnie ze swoich dramatów, to był także artystą, grafikiem, tworzył witraże, projektował meble czy budynki jako architekt. Urodził się w roku 1869, zmarł w 1907, a całe jego życie było nierozerwalnie związane z Krakowem, gdzie miała również premierę jego najważniejsza sztuka, czyli Wesele, które weszło do kanonu opowieści o Polakach i naszej narodowej duszy. Według niektórych Wyspiański jest czwartym wieszczem obok wspomnianych już Mickiewicza i Słowackiego oraz Krasińskiego. Tworzył jednak już dużo później, bo w epoce Młodej Polski, a dramat tworzony przez niego bywa nazywany dramatem symbolicznym, ponieważ jest bogaty właśnie w symbole, które można różnorako interpretować. A wiele treści nie jest sygnalizowanych wprost, lecz właśnie metaforycznie. Oprócz jego najważniejszego dramatu, czyli Wesela, które opisuje ślub jego przyjaciela Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, przebieg samej uroczystości, ale także fragment wizyjny, w którym metaforycznie Wyspiański opisuje sytuację ówczesnej Polski, wprowadzając na scenę chociażby postaci Chochoła czy Hetmana. Mamy także inne dramaty Wyspiańskiego, które opisują polską historię, chociażby Noc listopadową czy Wyzwolenie. Wyspiański sięgnął jednak także do tematów antycznych, chociażby w Akropolis. Nasz kolejny bohater, Stefan Żeromski, także tworzył dramaty, lecz nie była to jego główna działalność literacka i artystyczna. W historii polskiej literatury, ale także w życiu społecznym, na które jego twórczość bardzo oddziaływała, najbardziej zapisały się powieści, takie jak Ludzie bezdomni, Syzyfowe prace czy Przedwiośnie, które na bieżąco opisywały kwestie, z którymi zmagali się Polacy, najpierw w walce o niepodległość kraju, a następnie w pierwszych latach tworzenia, budowania niepodległej ojczyzny. Żeromski bywa nazywany sumieniem narodu właśnie dlatego, że zastanawiał się nad moralnymi konsekwencjami sytuacji historycznej, w jakiej się znaleźliśmy i wyborów, do których ona prowadziła. Żeromski był aż czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Choć takowej nie otrzymał, ma jednak stałe miejsce w polskiej historii i literaturze.
Kolejny bohater naszej lekcji, Czesław Miłosz, urodził się w roku 1917 na Litwie. Zmarł w 2004 w Krakowie, jednak przez lata mieszkał i tworzył w różnych częściach Europy i świata, w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Czesław Miłosz, choć w przeciwieństwie do naszych poprzednich bohaterów był przede wszystkim poetą, to również parał się różnymi gatunkami literackimi. Pisał, zdarzyło mu się także napisać powieść, tworzył dzieła eseistyczne czy dłuższe cykle. Przed II wojną światową, jako młody student i poeta, tworzył w tak zwanym stylu katastroficznym. Jednak po wojnie jego poezja i cała jego filozofia i myślenie przeszły przeobrażenie. Jego poezja dojrzała, a on z poety na pewien czas stał się dyplomatą. W pewnym momencie postanowił jednak wyjechać, a tak naprawdę uciec z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tworzył więc na emigracji, początkowo najpierw w Paryżu, a potem w Stanach, gdzie także wykładał literaturę polską. Swoją drogą jego podręcznik do historii literatury polskiej jest ostatnim napisanym do dzisiaj w całości przez jedną osobę. To znaczy wyjątkowa jest sytuacja, kiedy jeden badacz opisuje całe dzieje naszej narodowej literatury. W roku 1980 Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla. I choć było to także uznanie dla polskiej solidarności i niejako także dla wszystkich Polaków, wówczas Miłosz myślał jeszcze, że już nigdy nie wróci do niepodległej Polski. Kiedy jednak po roku 89 Polska odzyskała niepodległość, Miłosz znów przeprowadził się do kraju. Zamieszkał na stałe w Krakowie. Nie wrócił jednak nigdy na stałe do swojej ojczystej Litwy. Przyjeżdżał tam tylko czasami. Sytuacja polityczna i społeczna zmieniła się bowiem od czasów jego młodości. Mówiliśmy już o dramatopisarzach, o powieściopisarzach, ale Stanisław Lem, nasz kolejny bohater, jest pierwszym z omawianych tu twórców, który był pisarzem science fiction, a więc tworzył utwory dotyczące przyszłości. Był także futurologiem, a więc naukowcem, próbującym przewidzieć i zbadać przyszłość. To, jak będzie rozwijała się nauka i technika oraz to, jakie będzie to miało konsekwencje dla przyszłości ludzi jako jednostek i całej cywilizacji. Lem urodził się w roku 1921, zmarł w roku 2006. Do jego najważniejszych powieści należą teksty takie jak Solaris, który był wielokrotnie ekranizowany i jest uważany czasami za najważniejszą powieść science fiction w dziejach. Opisuje bowiem coś niemalże nieopisywalnego, a więc spotkanie z człowieka z inteligencją, z którą nie jest w stanie się porozumieć. Lem pisał jednak także utwory lżejsze, chociażby zabawne bajki robotów czy doskonałą próżnię, a więc zbiór recenzji książek nieistniejących. Pod koniec życia Lem komentował także aktualną rzeczywistość. Był felietonistą i publicystą. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych polskich autorów za granicą. Dziś najważniejszą chyba jednak, najsłynniejszą polską autorką jest Olga Tokarczuk, która rok temu otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Tokarczuk urodziła się w 1962 roku. Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Do jej najważniejszych powieści, bo właśnie powieści tworzy przede wszystkim obok opowiadań autorka, należą Bieguni, za których otrzymała także Nagrodę Nike, czy Księgi Jakubowe, jedna z jej ostatnich powieści. Jej najnowszym tekstem jest zbiór esejów, do którego tytuł zaczerpnęła ze swojej noblowskiej mowy, a więc
czuły narrator, który dotyczy postawy wobec świata i człowieka, który należy jej zdaniem opisywać właśnie z czułością. Tokarczuk jest także znaną działaczką społeczną i aktywistką. Bliskie są jej tematy feminizmu, aktywizmu społecznego, praw mniejszości, inności czy ekologii. Aktywnie działa na rzecz wszystkich tych zagadnień. To już koniec naszej lekcji, ale może znacie jeszcze jakichś innych pisarzy lub poetów, których należałoby umieścić w tym gronie, w gronie najważniejszych polskich literatów? Zapraszam do kontaktu mailowego. Napiszcie, jeśli chcielibyście jeszcze czymś się ze mną podzielić oraz do wykonania testu online. Dziękuję.